Dzień dobry. Zapraszam Was do wysłuchania pierwszego fragmentu książki pod tytułem Ranny Julek o tym, jak Julian Tuwim został poetą. Autorką książki jest Agnieszka Frączek. Zapraszam serdecznie. Dzieci bzdurzą i, że tak powiem, chcą być bzdurzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie, zostaje poetą. Julian Tuwim w oparach absurdu. To są okulary pana Hilarego. Załóż je na nohal i spróbuj, kolego, znaleźć w tekście, który masz tuż przed oczyma, pomysły ściągnięte od pana Tuwima. Karmiony byłem wierszami. Damy mu na imię Julek, zdecydowali państwo Adela i Izydor Tuwimowie, kiedy pewnego wrześniowego dnia 1894 roku ich syn głośnym ła, ła, ła oznajmił swoje przyjście na świat. Może będzie lekarzem albo adwokatem, jak twoi bracia, zastanawiał się pan Izydor. A może tak jak ty, Izydorze, będzie pracował w banku, zgadywała pani Adela. Ła! Odpowiadał na to Julek. To ła wydało się rodzicom wyjątkowe. Wyjątkowo wyraziste, wyjątkowo przekonujące, a przede wszystkim wyjątkowo donośne. Natychmiast więc doszli do wniosku, słusznego jak się miało okazać, że i Julek musi być wyjątkowy. Od razu widać, że ma zdolności do języków, cieszył się tata. A znał się na rzeczy, bo sam świetnie mówił po francusku, rosyjsku i niemiecku. Uczył się nawet włoskiego. A jak on lubi muzykę i poezję, wołała mama, zerkając z dumą na płaczące zawiniątko. Nuciła synkowi do snu mazurki Chopina, a gdy trochę podrósł, czytała mu wiersze. Nie to o kotku, który był chory i leżał w łóżeczku. O nie, pani Adela czytała Julkowi całkiem dorosłą poezję. Pewnego dnia przypomniała sobie, że jako nastolatka pracowicie przepisywała z pożyczonych książek do kajetów swoje ulubione wiersze. Wyciągnęła więc z kufra stos zakurzonych zeszytów. Każdy z nich był podpisany. Kajet do wierszy Adeli Krukowskiej. I od tej pory codziennie siadała z Julkiem na sofie, by przewracając kartkę za kartką udzielać mu pierwszych lekcji literatury. I ciemno, i wiecznie, i tętni po błoniu, to ojciec z dziecięciem mknie nocą na koniu, czytała. A Julek słuchał z zachwytem. Kiedyś, kiedy z małego Julka wyrósł na całkiem dorosłego pana Juliana, pisał o tych wierszach. Najpiękniejszy, najukochańszy, niezapomniany. Kiedyś, kiedy był już wielkim poetą, wspominał. Od wczesnego dzieciństwa karmiony byłem bez przekarmiania wierszami i piosenką. Kiedyś. Ale na razie Julian był Julkiem, wesołym, rozbrykanym chłopcem i właśnie o nim jest ta książka. Bzik chemiczny miał swego podbzika, pirotechnicznego. Rany Julek, rany Julek, trach, bam, bam. Co to? Wybuch. Gdzie? Ach tam. Pachnie siarką? Siarką? Och! Huk był straszny, więc to proch. Spójrzcie w górę, ile dymu. Beczka prochu u Tuwimów. Oczywiście, że u Tuwimów. Bo któż inny, jak nie Julek Tuwim, wpadłby na podobny pomysł? Nie, nie, prochu Julek nie wymyślił, na szczęście. Skąd więc ten wybuch? Och, głupstwo. Wystarczyło wziąć torebkę saletry, dosypać do niej parę łyżek siarki, domieszać, dla lepszego efektu, kilka szczypt żółtego proszku niewiadomego pochodzenia, podpalić to wszystko i gotowe. Trach, bach, bam. Ała, pisnął chłopiec, moja ręka. Wyskoczył jak, nomen omen, oparzony z gęstej chmury dymu i w dzikich podskokach pognał do kuchni. Nie pomogła jednak zimna woda. Nie przyniosło ulgi chuchanie ani dmuchanie na poparzoną rękę. Piekielna miszkulancja,
jak tu wiem we wspomnieniach, nazywał swój wynalazek. Tak poważnie zraniła młodego chemika, że nie obyło się bez wizyty u lekarza. Ho, 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 wyraził swoje zdumienie doktor. Fantazji to panu Julianowi nie brakuje. Powzdychał, podsmokał, a wreszcie wysmarował bąble jakąś nieprzyjemnie pachnącą maścią, zabandażował rękę i polecił pacjentowi trzymać się przez tydzień na temblaku. Na temblaku? Aż przez tydzień? Aż tydzień? Nie dowierzał Julek. A moje doświadczenia, a laboratorium? Laboratorium Julka mieściło się na taburecie, czyli niewielkim drewnianym stołku stojącym w rogu kuchni. Chłopiec spędzał tam całe godziny. Zawsze traktował swoje bziki, jak sam je nazywał, wielce poważnie. A bzik chemiczny zasługiwał na specjalne względy. 16-letni Julek czuł bowiem, ba, był tego pewien, że z powołania jest nikim innym, tylko chemikiem, albo wręcz magiem. Frajdy 8 Dag. W najmroczniejszym z mrocznych kątów, gdzie do dziś był dom pająków, szufli i łysawej miotły, teraz ktoś rozstawia kotły, flaszki, fiolki i flakony, wnosi wielki słój omszony, rozsypuje dookoła jakieś proszki, jakieś zioła, bierze 7 równych szczypt, kurzu z najciemniejszych krypt, chwyta cudzych wspomnień huk, szczurzych kłaczków parę sztuk, krzywy, piegowaty grzyb i skrzypiący polny skrzyp. Czary mary. Oto mak stworzył frajdy 8 dak. Zaczynał skromnie. Proszek do zębów mieszał z pianą mydlaną. Gorącą stearynę wprost do spalonej świecy wlewał do atramentu. Farbkami kuchennymi barwił ocet. Ale wciąż mu było mało. Znosił więc apteki, co się dało. Mieszał to, ubijał w moździerzu, ważył, przelewał. W jego laboratorium, na kuchennym taburecie, robiło się coraz ciaśniej. Dlatego czasami opuszczał kuchnię ku rozpaczy młodszej siostry Irenki, która uwielbiała się przyglądać, jak Julek czaruje. I przeprowadzał swoje doświadczenia to na podwórku, to na mrocznych schodach kamienicy, zwłaszcza do atmosfery schodów, panującego tam półmroku, zniekształconych głosów dobiegających zza drzwi sąsiadów i chłodu przyprawiającego o dreszcze, świetnie pasowały wszelkie tynktury czarnoksięskie i esencje alchemickie, wyczarowywane przez Julka. To właśnie na tych schodach doszło do sławnego wybuchu, który tak przeraził domowników i zatrwożył sąsiadów Tuwima. Donośne trach, bach, bam przestraszyło nawet przechodniów spacerujących tego wiosennego popołudnia łódzkimi ulicami. Ale najbardziej przeraziło mamę Julka, panią Adelę Tuwimową. Nikogo więc chyba nie zdziwi, że ukochane laboratorium jej syna już następnego ranka przeniosło się z kuchennego stołka wprost do najbliższego śmietnika. Tuwim nie martwił się tym długo. Jeszcze zanim z jego ręki zniknęły ślady po pirotechnicznej katastrofie, już się poświęcił kolejnemu bzikowi. Bo lekarz, który poznał po bąblach, że fantazji panu Julianowi nie brakuje, trafił w sedno. Julek miał mnóstwo pasji, a wszystkiemu, co robił, oddawał się żarliwie. Tak zresztą było zawsze, nawet wtedy, gdy jako kilkuletni chłopiec bawił się na podwórku strażaków.